Cześć, tu Renata Haraj i kolejny podcast John Doga. Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat psów i kotów, zapraszam do słuchania i subskrybowania. Witajcie w kolejnej odsłonie naszego podcastu. Dzisiaj wraz z dietetyczką Agnieszką Cholewiak-Guralczyk porozmawiamy o żywieniu mieszanym. Na czym polega i jakie korzyści może przynieść naszym psim i kocim pupilom. Cześć! Cześć, miło Cię słyszeć! Kiedy myślimy o żywieniu naszych psów i kotów, to często rozdzielamy diety na żywienie karmą suchą, karmą mokrą, barfem czy posiłkami gotowanymi. Opiekunowie są nawet przestrzegani, żeby nie mieszać różnych diet. Niektórzy myślą, że jeśli karmisz karmą suchą, to pod żadnym pozorem nie wolno podawać karmy mokrej czy posiłku gotowanego. Jak jest naprawdę? Hmm, zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest to żywienie mieszane, bo dla wielu osób jest to zupełnie czymś innym. Tak? Przez wiele lat jako żywienie mieszane to było określane po prostu podawanie zwierzęciu wszystkiego. Co zostało z obiadu, do tego trochę karmy. Do tego trochę przygotowywanych posiłków, do tego, co dodamy, miks tego, co mamy w lodówce. Z tego powodu trzeba rozgraniczyć, że żywienie mieszane to na pewno nie jest podawanie zwierzęciu resztek, które nam zostały po naszych posiłkach, albo utylizowanie zawartości lodówki, bo niestety nadal spotykam się z tym, że są osoby, które mają takie podejście do żywienia mieszanego. Ja uważam, że żywienie mieszane to jest karmienie zwierzęcia odpowiednio dostosowanymi karmami, tylko na przykład stosowanie w tym żywieniu karmy zarówno suchej, jak i karmy mokrej, ale także stosowanie u takiego zwierzaka, np. mówimy o psiaku, świeżych warzyw, świeżych owoców, tego typu dodatków, które podnoszą wartościowość jego diety. Także tutaj musimy tą kwestię rozwikłać. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są osobami świadomymi, które wiedzą, że nie powinniśmy podawać psu kości z rosołu, które nam zostały, mimo tego, że 30 lat temu babcia tak robiła i pies był szczęśliwy, bo nie będzie to dla zwierzęcia ani bezpieczne, ani wartościowe, ani tym bardziej zdrowe. Także unikamy tego typu dodatków. Bo zwierzę może zwyczajnie bardzo ciężko pochorować się od takiego urozmaicania jego diety. Tak? Także zapewne Renata też się spotykałaś z takimi historiami. Myślę, że musimy bardzo też uczulać naszych słuchaczy, aby tego nie robili. A jeżeli już decydujemy się, że wiemy, co to jest to żywienie mieszane, że chcemy w to wszystko dalej wchodzić, wybraliśmy sobie daną karmę suchą, daną karmę mokrą, jaką chcemy karmić naszego psiaka, to przede wszystkim musimy powoli wprowadzać ten nowy posiłek i nie powinniśmy mieszać w jednej miejsce karmy suchej z karmą mokrą, bo przecież chcemy zaobserwować jak zwierzę reaguje na dany rodzaj pokarmu. Ja jestem za tym, że jeżeli nie możemy z jakiegoś względu karmić tylko karmą mokrą czy to barfem, czy dietą gotowaną i powiedzmy, karmimy naszego psa karmą suchą, żeby chociaż starać się wprowadzić mu niewielkie ilości tej karmy mokrej. O ile możemy sobie na to pozwolić, ponieważ zawsze jest to wartościowe urozmaicenie diety naszego psiaka. Także to jest bardzo ważne i wbrew temu, co się mówi, aby nie mieszać, aby nie podawać mieszanego sposobu żywienia zwierzętom, uważam, że jeżeli dodajemy wartościowe posiłki do menu naszego psa, to jest zawsze tylko na plus. Oczywiście po naszej stronie jest obserwacja, jak zwierzę reaguje na tego typu posiłki, ale patrząc po swoich pacjentach, to w zasadzie bardzo rzadko zdarza się negatywna reakcja. Czasami problem jest po stronie Nieprawidłowo dobranej karmy, bo przecież zdarzają się nietolerancje na dany pokarm, mogą wystąpić problemy dotyczące jakiejś alergii, także nie należy się zniechęcać, tylko spróbować być może z innym smakiem karmy, z innym białkiem, z innym produktem. Takie jest moje zdanie, więc jeżeli mądrze podejdziemy do tematu, to pupil tylko i wyłącznie na tym zyska. A jak w takim razie karmić koty w tym układzie żywienia mieszanego? Jeżeli chodzi o koty, to coraz popularniejszy staje się taki tryb, że podajemy dobrej jakości wysokomięsną karmę, a jako taki przysmak wprowadzamy do menu kota dwa-trzy razy w tygodniu zamiast jednego posiłku kawałek surowego mięsa. No bo u kotów nie wprowadzimy warzyw, nie wprowadzimy żadnych owoców, tak jak u psiaków, a u kotów przeciwwskazana jest sucha karma jako ten pokarm, który nie jest dla nich właściwy i odpowiedni. Ale surowe mięso jako dodatek przy mokrej karmie jak najbardziej będzie odpowiednim dodatkiem. Tylko pamiętajmy, to jest słowo klucz, to właśnie powinien być dodatek, tak? Bo wiele osób tak bardzo się cieszy, że kot zaczyna zjadać te dodatki, które dostają do swojej miski, do swojego żywienia, że niestety zbyt dużo ich do tej miski wprowadzają, tak? Także tutaj dochodzimy do tej ważnej sprawy, o której dużo ostatnio rozmawiamy, ty i ja, czyli do wyliczania zapotrzebowania kolorycznego pupila, prawda? Czyli jak Także... to zrobić mądrze, jak mądrze wprowadzić żywienie mieszane i te takie produkty dodatkowe, które przyniosą samo dobro naszemu psu, naszemu kotu. OK, to przede wszystkim musimy wiedzieć, ile nasz pies, ile nasz kot potrzebują kalorii. Także tutaj możemy skorzystać z wzorów, które będą dostępne na stronie. Także to jest bardzo ważna informacja, żeby nie bać się tego, nie bać się wyliczania e, kalorii. Musimy wiedzieć, ile nasz zwierzak potrzebuje ich, żeby dobrze funkcjonować i żebyśmy nie zrobili z niego małego, potwornego grubaska, któremu ciężko jest się ruszyć. Kiedy to już wiemy, a to na opakowaniach dobrych karm zazwyczaj znajduje się informacja dotycząca koloryczności takiej karmy. Także bardzo prosto możemy zestawić te dwie informacje. A co w takim razie z tymi wszystkimi dodatkami? Które wprowadzamy do diety, ile kalorii ma kawałek zielonego ogórka. No to już musimy sprawdzać, możemy posiłkować się e, informacjami z internetu. Na początek będzie nam się to wydawało strasznie skomplikowane, ale tak naprawdę po tygodniu, dwóch, będziemy doskonale już wiedzieć, ile wprowadzamy dodatkowych kalorii do diety naszego zwierzęcia i będziemy wiedzieć, czy tutaj jest potrzebna jakaś korekta. Czy jednak wszystko jest tak, jak być powinno? Ale pamiętajcie także, trzeba obserwować masę ciała zwierzęcia, bo nawet najspanialsze wliczenia e, mogą być mm, rozbieżne z tym, jak zwierzak reaguje na dietę, na tą ilość pokarmu, jaką mu podajemy. Tak jak u ludzi. Jeden tyje przy danej dawce kalorycznej, inny przy tej dawce chudnie. Czyli tak, podsumujmy to, co już ustaliłyśmy. Żywienie mieszane to nie jest żywienie resztkami z naszego stołu, czy resztkami z lodówki. Możemy Aha. mieszać y, na przykład w przypadku psa karma sucha, karma mokra? Y, w przypadku kotów posiłki dobra, karma mięsna i dodatkowo y, w, w formie przysmaku y, mięso surowe. I zwracamy uwagę na kaloryczność, żeby nie przesadzić w żadną stronę, żeby nie było ani niedoborów, ani nadwyżek. Jak Aha. podzielić te posiłki? Sucha, mokra, o jakich porach to? Najlepiej który posiłek? Dobrze, jeżeli chodzi o psy, no to duże znaczenie tutaj ma, czy mówimy o małym psiaku, mam pacjentów, którzy ważą niecały kilogram, czy mówimy e, o psiaku, który waży 70 kg, tak? E, bo to też się przekłada na samą ilość pokarmu, jaki jednorazowo taki pies może pobrać. I generalnie jest tak, że małe psiaki powinniśmy karmić częściej mniejszymi porcjami, a duże psiaki możemy, chociaż to nie zawsze jest regułą, możemy karmić w dłuższych odstępach czasu. Ale jeżeli mówimy tutaj o żywieniu mieszanym, to, to co dla nas jest ważne, to żebyśmy w jednym posiłku nie dawali karmy mokrej i karmy suchej. Czyli jeżeli mówimy o psie, który je dwa razy dziennie, to na śniadanie może dostać karmę suchą, a na kolację może dostać od nas karmę mokrą. tak? Oczywiście w wyliczonych dawkach, w zestawionych kaloriach, abyśmy My wiedzieli, że dostaje wszystko w sposób odpowiedni. W ciągu dnia, jako przekąskę, może dostać surową marchewkę, jako gryzaczek, może dostać zielonego ogórka, jako przysmak, także to będą fajne dodatki. Jeżeli chodzi o koty, to jest prościej, prościej i trudniej. Zależy, jak się na to spojrzy, ponieważ koty generalnie jedzą więcej posiłków w ciągu dnia. To w zasadzie jest niezależne od rasy czy wielkości pupila. Także jeżeli taki kot zjada 4-6 posiłków dziennie, to trzy razy w tygodniu na jeden z tych posiłków może po prostu dostać porcję surowego mięsa, odpowiadającą ilościowo temu, ile dostałby wtedy karmy. To takie pytanie: jeśli nie mamy doświadczenia i nasz zwierzak do tej pory był tylko na jednym rodzaju karmy, to od czego powinniśmy zacząć? Jak to mądrze wprowadzić to żywienie mieszane? Czy powinniśmy iść do dietetyka? Czy mamy robić to samodzielnie? Jak zacząć? To zależy wszystko od tego, na ile pewnie się czujemy w żywieniu, ile wiemy, jakie mamy już wcześniejsze doświadczenia. Jeżeli mówimy o zwierzęciu, które jest pierwszym pupilem w domu, kiedy nie czujemy się pewnie, no to jasne, jak najbardziej możemy skorzystać z takiej konsultacji z dietetykiem, ale jeżeli. Czujemy się pewnie, chcemy sami spróbować, no to zaczynamy od czytania etykiet, żeby wybrać oczywiście odpowiednie produkty dla zwierzęcia. Tak? Eee, zwracamy uwagę na jakość, czyli mięso, a nie zboża, na pierwszym miejscu w liście składników. To jest taka zupełnie podstawowa rzecz, na którą należy zwracać uwagę. Pamiętajcie też, żeby w składach nie było rzeczy których po prostu nie rozumiecie z nazwy, tak? Jeżeli jest wypisane coś, co wydaje wam się dziwne, podejrzane, jeżeli macie cukier w składzie karmy, nie podawajcie takiego produktu waszemu zwierzakowi, tak? E musicie też mieć wiedzę na temat produktów zakazanych gdziecie zarówno psa i kota, które nigdy nie powinny znaleźć się w misce upira, bo jeżeli mówimy tutaj o wprowadzaniu też dodatkowych na przykład warzyw, to przecież nie powinniśmy podawać chociażby cebuli psiakowi. Jeżeli wiecie, no to po prostu powolutku próbujecie urozmaicać posiłki o zdrowe dodatki i obserwować zachowanie zwierzęcia. Czyli na przykład możecie zacząć od podania kotu niewielkiej ilości surowego mięsa raz w tygodniu i patrzycie, jak się zachowuje. Czy w ogóle interesuje zwierzaka taki dodatek? Jeżeli chodzi o psa, możecie powoli podzielić się kawałkiem jabłka, dać kawałek banana i również patrzycie, jak się zachowuje, jak się czuje. Jeżeli wszystko dzieje się dobrze, tak jak zaplanowaliście, no to śmiało możecie postępować dalej i wprowadzać na przykład inną karmę, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej. Czy mogłabyś wymienić jako taką podpowiedź dla naszych słuchaczy, nie wiem, kilka produktów, które na pewno bez zastanowienia możemy zaoferować naszemu psiakowi? Psiakowi i kociakowi możemy zaoferować żółtko. Uważamy skorupkę jajka, wybijamy żółtko i możemy je dodać albo do pokarmu, albo możemy zarówno psu, jak i kotu, podać je na macie do lizania. E, moje zwierzaki bardzo lubią, mimo to, że są kotami, korzystać z maty do lizania. Także mała podpowiedź nie tylko psy, korzystają z takich urozmaiceń. Ale jeżeli chodzi o psiaki, u nich możemy też na tej macie do lizania wprowadzić gotowane i rozdrobnione warzywa. Na przykład batata, dynie są dobre, słodkie w smaku, zapewniają też rozrywkę i tą potrzebę lizania mu psów zaspokajają. Także spróbujcie z takimi rzeczami i wcześniej wymienionymi ogórkami, marchewką, bananem. I pamiętajcie też o tym, że psy i koty mają prawo do swoich smaków i to, że kotu nie zasmakuje wołowina, to nie znaczy, że indyk nie będzie już dla tego zwierzaka dobry. A jak pies nie lubi banana, no to nie lubi banana. Jabłko może być super. A co jeśli chodzi o pasty orzechowe? Czy one również pasty, nadają się? Pasty orzechowe są fajne, ale mają ogromną ilość kalorii. Także tu polecam bardzo mocno zwracać na to uwagę, bo jeżeli w takiej paście możemy mieć 600-700 kalorii w 100 gramach, to jest naprawdę ogromna ilość, która może wypełnić takie zapotrzebowanie kaloryczne, powiedzmy 15-kilogramowego psiaka. Tak? Także. Z wielką rozwagą i z dobrym składem jak najbardziej można te pasty stosować. To jest na przykład pomocne przy podawaniu leków, suplementów, czasami też przy higienie i pielęgnacji, bo jak przyczepimy matę do lizania do wanny, bo są takie fajne z przystawkami, posmarujemy pastą, to pies zajmie się wtedy pastą orzechową, a my możemy wykonać te czynności pielęgnacyjne, które mogą być czasami utrudnione. Także jak najbardziej tak, w rozsądnej ilości i okazjonalnie. Wspominałaś, że mięso surowe będzie znakomitą przekąską dla kociaka, a czy, mo czy można podawać mięso surowe psu, który jest na karmie komercyjnej? To zależy, Mam jaka nam... karma komercyjna, mhm. Mhm. bo jeżeli myślisz o karmie suchej, to nie jestem za tym, z tego powodu, że wtedy możemy mieć trochę zwiększone ryzyko mikrobiologiczne związane z tym surowym mięsem. Jeżeli pies jest tylko na karmie mokrej, jak najbardziej można śmiało e, spróbować też z surowym mięsem, ale jak jesteśmy na karmie suchej, spróbujmy z gotowanym mięsem, oczywiście zaczynając od niewielkich ilości. To teraz z drugiej strony. Jakich produktów absolutnie nigdy, przenigdy nie powinniśmy podawać e, naszym pupilom? Wspominałaś już o tych gotowanych kościach z rosołu, o mhm. resztkach zalegających w lodówce. Co jeszcze? E, uwaga na czekoladę. Miałam pacjenta, który był opiekunem cukrzycowego kociaka. I niestety, jak kotu spadał cukier, pan podawał mu czekoladę. I potem na emergency przyjeżdżał do lecznicy, bo kot się dużo gorzej po tym czuł. No, ciekawe dlaczego tak. Także pan wyczytał gdzieś w internecie, że tak można postępować, kiedy zwierzęciu spada cukier i wtedy ta czekolada nie jest szkodliwa, tylko jest pomocna. Także czekolada ani dla psów, ani dla kotów absolutnie się nie nadaje. O cebuli już mówiliśmy. Mhm. Awokado wbrew pozorom, często spotykane na tych wszystkich listach jako produkt zakazany. Jest w porządku, tylko nie dajemy pestki, ani skórki, ani liści, ale miąższ rośliny jest bezpieczny. Także tutaj obalamy przy okazji jeden z mitów. Nie podajemy popularnych. Też nie, dokładnie. Nie podajemy, nie dzielimy się też popularnymi napojami, czyli kawą, ani herbatą. Nie cieszymy się, o kotek tak słodziutko pije od nas kawkę. Z mlekiem. Ale nie dajemy tego, dokładnie, tego typu rzeczy. Mleka także nie powinniśmy wprowadzać, bo to grozi biegunkami. Także to też odpada, i uwaga na ksylitol i produkty z ksylitorem, których jest coraz więcej na rynku. Także tutaj znowu nie dzielimy się naszymi produktami przeznaczonymi dla ludzi. Tak? Także y, zawsze trzeba dokładnie sprawdzać skład danego produktu, czy nie znajduje się tam ksylitol, jeżeli z jakiegoś powodu uważamy, że dany produkt będzie bezpieczny dla zwierzaka. Generalnie y, duża rozwaga y, pod podawaniem tego typu rzeczy. Y, I oczywiście chyba tego nie muszę mówić, ale nie powinniśmy zwierzętom też podawać alkoholu dużo gorzej reagują od nas na alkohol i też może grozić im to śmiercią. To są takie najważniejsze. Moim zdaniem, podstawowe rzeczy, na co każdy powinien uważać. Jeżeli chodzi o produkty, musimy też uważać na suplementy, szczególnie u szczeniaków, bo nadal można się jeszcze spotkać z modą na to, aby szczeniętom podawać dodatkowe suplementy, na przykład z wapniem, tak? bo tak ktoś doradził. Absolutnie nie powinniśmy czegoś takiego robić, bo jak karmimy naszego szczeniaka karmą przeznaczoną dla szczeniąt, to ona otrzymuje już odpowiednią dawkę, zarówno wapnia, jak i fosforu. Także nie powinniśmy tego robić. Jedynie po wskazaniach lekarza weterynarii, jeżeli jest jakiś problem zdrowotny. To skoro już wspomniałaś o szczeniakach, a wiadomo, że w przypadku żywienia szczeniaków czy kociaków y, mamy dużo więcej wątpliwości, jak w ich przypadku wygląda kwestia żywienia y, dietą mieszaną i w ogóle wybór diety? Mm -hmm. Przede wszystkim musimy wiedzieć, co szczenie jadło w poprzednim miejscu, tak? Także ułatwione zadanie będzie mieć w sytuacji, gdy nasz psiak pochodzi z hodowli. Gorzej jest, gdy o jego przeszłości tak naprawdę nic nie wiemy, tak? Dobrze jest, jak bierzemy takiego szczeniaka od hodowcy, aby przez jakiś czas, około dwóch tygodni, kontynuować to żywienie, jakie otrzymywał szczeniak w hodowli. Jest to dla niego bezpieczniejsze, bo przechodzi dużo stresu, jego odporność może być obniżona, jest taki dodatkowy stres może związany ze zmianą karmy, może zaskutkować tym, że będziemy mieć problemy np. z biegunkami, z wymiotami. Tak? Czyli to wcale nie musi być efekt złej karmy. Tylko stresu. Mm -mm. Dokładnie, to może być efekt stresu, efekty wszystkich zmian, które zachodzą u zwierzaka. No, zabraliśmy go z jednego środowiska, od jego mamy do zupełnie innego środowiska, w tak? którym też są inne bakterie, są inne też stresory dla organizmu, a stres zawsze potrafi obniżyć odporność. Także jak najbardziej nie myślimy, że o nie, z tą karmą jest coś na pewno nie tak, bo tak się dzieje, tylko bierzemy pod uwagę kwestie zdrowotne, przede wszystkim u szczeniaka, tak? A jeżeli mamy psa, którego adoptowaliśmy na przykład z fundacji, albo po prostu psa, który został gdzieś odłowiony, znaleziony i w zasadzie nie wiemy, czym był żywiony, no to wtedy my wybieramy na bazie naszych finansów to, co będzie. Naszym zdaniem najlepsze dla zwierzaka. Karmy oczywiście dla szczeniąt. Pokarm powinien być bardzo dobrej jakości, bo mówimy tu już o zwierzaku, który od razu jest na starcie na takiej gorszej pozycji i prawdopodobnie niedożywiony. Także yy, mamy wtedy wybór i od razu dobieramy to, co jest najlepsze dla zwierzaka. Jeżeli bierzemy zwierzę, które było karmione chlebem z kaszą i tego typu rzeczami, no to też nie kontynuujemy tego żywienia absolutnie, tylko zmieniamy je na dobry pokarm, ale wiemy, że mogą wystąpić biegunki czy Problemy. Pamiętajcie też, że szczeniaki e, mogą mieć pasożyty, łatwiej je łapią, przyjmują, szczególnie jeżeli mówimy o tych mm, wziętych z, no, prosto na przykład z ulicy albo adoptowanych ze schronisk. Także tutaj pamiętajcie o tym, nie każda biegunka wynika ze zmiany żywienia czy z tego, co podajecie w żywieniu. Przede wszystkim u szczeniaków do lekarza weterynarii, jak cokolwiek z maluszkiem się dzieje. A czy są jakieś dodatki, suplementy, które bez względu na wiek naszego psiaka, kociaka możemy podawać, nie zastanawiając się, czy zaszkodzą? Jeżeli chodzi o suplementy, takie względnie bezpieczne, bo zastanawiać to się musimy zawsze, bo przecież możliwa jest też alergia, jakaś nietolerancja na dany produkt, to kwasy omega pochodzenia zwierzęcego są takim produktem, który przynosi dużo korzyści, zarówno dla szczeniaków, kociaków, ponieważ też korzystnie wpływa na rozwój mózgu. Także takie zwierzę szybciej się uczy także to jest bardzo ważne, żeby od małego już wprowadzać tego typu produkt. No A jak wybrać dobrze psy, taki produkt? Jak wybrać dobrze taki produkt? Zwracamy uwagę, żeby to był produkt z opisanym surowcem, z którego jest zrobiony, czyli będzie to na przykład olej z sardynek, z sardeli, będzie to na przykład olej z kryla, będzie to olej z łososia i bardzo ważna informacja, będzie podana Informacja na opakowaniu o zawartości kwasów EPA i DHA. Produktów bez takiego oznaczenia nie polecam wybierać, bo nie wiemy właściwie, co tam się może znajdować. Też ważna uwaga, tego typu produkty możemy wybierać zarówno w postaci płynnego oleju, albo w postaci kapsułkowej. I produkt tutaj zawsze dobieramy do tego, co nam łatwiej podać zwierzakowi. Także kwasy Omega jak najbardziej polecam, ale też zwracamy uwagę na to, że. Jest to tłuszcz, także dodatkowa dawka kaloryczna, żebyśmy gdzieś tam przy małym zwierzęciu brali to pod uwagę. Jeśli już zdecydowaliśmy się na żywienie mieszane, odrobiliśmy lekcje, czyli wiemy jak wyliczyć dzienną, dzienne zapotrzebowanie kaloryczne, wybraliśmy produkty, na co powinniśmy zwracać uwagę? Co powinniśmy obserwować? Kiedy powinna zapalać nam się czerwona lampka, że to co robimy może niekoniecznie służy naszemu psu czy mhm. kotu? kontrola wypróżnień i samopoczucia psa to będzie taka absolutna podstawa, także sprawdzamy, czy jego kupa się nie rozluźniła, czy nie pojawia się tam jakiś śluz, problemy, czy psiak nie ma wzdęcia, nie boli go brzuch, czy nie pojawia się niechęć do jedzenia, tak, wołamy psiaka na posiłek, a on mówi, mmm, nie będę tego jeść, także to są takie bardzo ważne obserwacje, które mówią nam, żeby nie kontynuować, bo coś jest nie tak, prawdopodobnie może któryś produkt nie służy psiakowi, może te nasze zmiany wprowadzaliśmy zdecydowanie za szybko. Także wtedy trzeba się zatrzymać, przyjrzeć się sytuacji a, i być może na przykład zwolnić ten nasz proces zmian u zwierzęcia, wrócić do tego punktu, w którym zwierzę dobrze się czuło na danej diecie, którą a, podawaliśmy. Także trzeba też pamiętać, że przejściowe trudności, które trwają jeden, dwa dni. I które nie są intensywne w żaden sposób, mogą wystąpić przy wprowadzaniu nowego pokarmu. Najważniejsze jest to, że jeżeli widzimy, że idzie to w złą stronę, a problemy stają się coraz bardziej nasilone, żebyśmy się wycofywali z takiej sytuacji. Tak? Także nic na siłę, wszystko powoli i z rozwagą. Wspominałaś, że dobrym gryzakiem dla psa, a wiadomo, że psy mają często ogromną mhm. potrzebę gryzienia, będzie marchewka, ogórek. A jakie jest Twoje zdanie o innych gryzakach dla psów? Czy to dobre urozmaicenie hmm. diety? Czy możemy im coś zaproponować? Kości? To jest często nie. pytanie żadne, pojawiające kości. się nie. na grupach psich. Nie, nie, nie. nie. Żadne kości, a tym bardziej kości po obróbce termicznej. Czyli Jeżeli gotowane o kości... nigdy nie. Nie nigdy w życiu kości surowe, mięsne zostawiamy zwierzętom na diecie barw i opiekunom, którzy potrafią takie kości podawać, dobrać je odpowiednio do swojego psiaka i znają wszystkie ryzyka i niebezpieczeństwa z tym związane. Jeżeli my karmimy psiaka suchą, mokrą karmą, absolutnie nie wprowadzamy do jego menu żadnych gryzakowych kości, ja mam wielu pacjentów, którzy mówili, a co ta pani opowiada, będę podawać tak te kości i kończyło się to później operacjami ratującymi życie i miesiącami przywracania tego psa do normalnego funkcjonowania. Także nie bądźcie tacy, nie róbcie takich rzeczy i korzystajcie z bezpiecznych gryzaków, w których mamy multum do wyboru. Ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju suszone produkty typu suszone uszka. Mamy do wyboru i suszone uszy królika i mamy uszy sarnie, jelenie, wołowe, wieprzowe. Wszystko dobierzemy odpowiednio do wielkości i potrzeb naszego psiaka. A także z tego można jak najbardziej bezpiecznie korzystać i od tego zaczynać podróż do tego gryzakowego świata, ale ta podróż nigdy nie może iść w stronę właśnie kości po jakiejkolwiek obróbce, ani do żadnych produktów bielonych czy wędzonych. To nie są zdrowe pokarmy, jakie chcemy wprowadzać. Skupcie się na tym, co jest naturalne, co jest bezpieczne, zapewni Friday tą potrzebę gryzienia w pełni u psa, ale nie będzie narażało go na żadne ryzyka. Czyli kości nie, chyba że mamy duże mhm. doświadczenie, nasz pies jest na barwie i wiemy jak to mhm. robić. I e... kość jest mięsna, tak, nigdy łysa. Okej. Okay. I nie dajemy gryzaków naturalnych, które były wędzone, czy bielone, dość mhm. łatwo je rozpoznamy po kolorze. Te bielone są po prostu śnieżno-białe. Tak, to nigdy nie jest nic naturalnego. A, i też ciekawostka, mamy takie śmieszne wędzone właśnie albo bielone skóry, które są pozawijane w kształt kości. Także na takie produkty też należy y, uważać i wybierać produkty, które są tylko suszone, na przykład i przystosowane w taki fajny kształt. Czytajcie składy etykiety, wybierajcie dobre produkty i wtedy wszystko będzie bezpiecznie. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli jesteśmy opiekunem psiego czy kociego seniora, który całe życie był na jednym rodzaju diety, czy Takiemu zwierzakowi powinniśmy również zaproponować y, żywienie mieszane, czy już na starość, powiem tak, kolokwialnie, nie mieszać, nie robić tego. Jeżeli chodzi o sam wiek, no to wiek niekoniecznie musi się przekładać na jakieś na przykład gorsze zdrowie, gorszy apetyt. Także jak najbardziej warto spróbować y, urozmaicić menu naszego pupila, tylko tutaj rozsądnie byłoby na przykład wesprzeć się. Dobrym probiotykiem, chociażby z tego powodu, że zwierzę przez wiele lat prawdopodobnie jadło jeden typ pokarmu, więc to jego funkcjonowanie układu pokarmowego może być pogorszone. Także powoli, jeszcze wolniej wprowadzajmy te zmiany u seniora. Zwracajmy uwagę na to też, że u seniorów często jest pogorszony zmysł, jeżeli chodzi o węch, zmysł smaku. Także karma, którą wprowadzamy, może się wydawać zwierzęciu mniej atrakcyjna. Albo wręcz przeciwnie, jak z suchego przechodzimy na bardziej aromatyczną, mokrą karmę, może się okazać, że zwierzę zupełnie już tą suchą karmę odrzuci. Ale ja jestem jak najbardziej ze zmianami, niezależnie od wieku zwierzęcia, o ile oczywiście zdrowie na to pozwala. Podsumowując naszą rozmowę. Nie musimy, nie powinniśmy bać się żywienia mieszanego. Musimy zrobić to mhm. rozważnie, krok po kroku, zdobyć trochę wiedzy. Takie żywienie bądź w postaci różnych posiłków czyli mokre e, o jednej porze dnia, suche o innej e, mokre i, i surowe mięso w przypadku kociaków e, może przynieść naszemu zwierzakowi dużo dobrego, ale musimy być e, świadomi tego, że zawsze potrzebna jest odpowiednia wiedza. Nie wprowadzajmy do diety naszego psiaka produktów przypadkowych. Pamiętajmy, że czytamy składy karm, a jeśli mamy wątpliwości, zadajemy pytania, szukamy pomocy u ekspertów, takich jak Agnieszka. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie pomocna dla psich i kocich opiekunów i pozwoli z czystym sumieniem podzielić się, czy to kawałkiem mięska z kociakiem, czy to kawałkiem banana z psiakiem. Dziękuję Ci bardzo. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. Sporą dawkę wiedzy znajdziecie również na naszym kanale na YouTube i profilach na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.